Łowcy mitów. Tajemnica pajęczych kamieni. Według legendy gdzieś w Teksasie ukryto wielki skarb. Hiszpańskie złoto. Na początku XX wieku pewien człowiek postanowił go odnaleźć. Nazywał się Dave Arnold. Miał obsesję na punkcie tej legendy. Nic nie mogło go powstrzymać. Kierując się starą, zaszyfrowaną mapą, odkrył trzy tajemnicze kamienie. Na ich powierzchni wyrzeźbiono symbole przypominające pajęczynę. Nikt nie wie, co one znaczą. Przekonany, że kamienie są kluczem do znalezienia skarbu, Arnold wyruszył na 7-letnią misję. Wiązała się ona z tajemniczą śmiercią, ruiną finansową i pradawną klątwą. Zostaw go. Ten skarb to tylko kłopoty. Oto opowieść o poszukiwaniach bajecznego skarbu i próbie rozwiązania zagadki pajęczych kamieni. Historia zaczyna się w roku 1902. Dave Arnold przyjeżdża do teksańskiego miasteczka Haskell. To był wielki, bardzo gruby mężczyzna o białych włosach. Cały Haskell zauważyło jego przyjazd. Czego on szukał? Z kim chciał się spotkać i czego chciał? Jedni mówili, że Arnold był górnikiem, który wrócił do Stanów Zjednoczonych z Meksyku. Wkrótce jego cel stał się jasny dla wszystkich. Arnold szukał skarbu. Dave Arnold szukał wszystkiego, co nosiło symbol dolara. Żadnych wyjątków. Opowiadał, że przyjechał tu coś znaleźć. Ale ci, którzy go znali, mówili, że Arnold miał bardzo precyzyjny cel. Wiemy, czego szukał, ale nie znamy wszystkich szczegółów. Chyba nie chciał się dzielić tą wiedzą. Dave Arnold był pewny jednego. Skarb znajdował się w Teksasie i należał do Hiszpanów. Przez ponad 130 lat Teksas należał do Nowej Hiszpanii, rozciągającej się od Ameryki Środkowej po północną Kalifornię. Hiszpanie pozostawili po sobie bogatą historię, mity i legendy o bajecznych, utraconych skarbach. Wiele z nich pochodzi z okresu poszukiwań cennych metali w obydwu Amerykach. W Teksasie Zachodnim znajdują się złoża miedzi. Hiszpanie szukali miedzi i ołowiu. A w takich złożach zawsze znajduje się też odrobinę złota i srebra. Poszukiwanie zaginionego hiszpańskiego złota okazało się ogromnym wyzwaniem. W 1902 Teksas był największym stanem i niemal zupełnie dzikim.
Brakowało dróg, map, autostrad i samochodów. To były pustkowia. Mieszkańcy Teksasu potrzebowali całego dnia, żeby pokonać 25 kilometrów. Poszukiwanie hiszpańskiego złota przypominało szukanie igły w stogu siana. Ale Dave Arnold miał tajną broń. Potarganą mapę z owczej skóry prowadzącą do skarbu. Narysowano na niej wiele dziwnych symboli i charakterystycznych obiektów. Arnold utrzymywał te informacje w tajemnicy. Nikt inny nie widział mapy z bliska. Nie oddawał jej nikomu. Inni mogli zaledwie rzucić na nią okiem. Dobrze jej pilnował. Na noc chował mapę pod poduszką. Arnold wierzył, że cenna mapa z owczej skóry zaprowadzi go do skarbu. Ale miał jeden problem. Nie rozumiał znaczenia tajnych symboli. Na szczęście w Haskell mieszkał człowiek, który mógł mu pomóc. Nazywał się Cable Terrell. Caleb LaFawn Terrell był farmaceutą. Interesował się miejscową florą i fauną. W szklanej witrynie przechowywał skamieliny oraz ciekawostki znalezione w okolicy. Doktor Terrell nie tylko interesował się historią naturalną, ale też był łowcą skarbów. Podobnie jak Arnold, posiadał tajemniczą mapę pokrytą dziwnymi symbolami. Dave Arnold szukał doktora Terrella, bo wiedział, że on też ma zaszyfrowaną mapę skarbu. Doktor Terrell szukał już skarbu w 1897 roku. Dave Arnold dowiedział się o tym i przyjechał do Haskell najpewniej, żeby podzielić się swoją wiedzą i skłonić doktora Terrella do współpracy przy odszyfrowywaniu symboli. Nie wiadomo, jak wyglądało spotkanie Arnolda i Terrella. Ale obydwaj mężczyźni połączyli siły i zaczęli szukać zaginionego hiszpańskiego skarbu. Arnold i Terrell szybko zakreślili obszar poszukiwań. 32 kilometry na zachód od Haskell, nad strumieniem Salt Fork, wpadającym do rzeki Brazos. Łowcy skarbów założyli tam obóz w 1902 roku. Arnold i Terrell wynajęli miejscowych rancherów do pomocy w kopaniu. Przez wiele tygodni przerzucali kolejne tony ziemi. W pewnym momencie trafili na bryłę żużlu i fragmenty miedzi. To znaczyło, że kiedyś wydobywano tu metal. Ale nie znaleźli hiszpańskiego skarbu. Arnold był niezwykle sfrustrowany. Tyle czasu poświęcili na przekopywanie obszaru, w którym spodziewano się znaleźć skarb.
Tymczasem znaleziono zaledwie trochę informacji i kilka artefaktów. Ani Arnold, ani dr Terrell nie był w stanie prawidłowo odczytać tajnych symboli na mapie z owczej skóry prowadzącej do skarbu. Dave Arnold znalazł się w kropce. Nie miał pojęcia, co robić dalej. Jego szanse na szybkie wzbogacanie się były bliskie zeru. Wówczas szczęście uśmiechnęło się do Dave'a Arnolda. Ktoś zauważył jego porażkę. Dave Arnold był obserwowany. Po okolicy kręcił się pasterz, choć nigdy nie wypasano tutaj owiec. Pasterzem był pewien Meksykanin. Kilka tygodni po rozpoczęciu wykopalisk postanowił porozmawiać z Arnoldem. Arnold spotkał się z pasterzem. Wreszcie rozmowa zeszła na temat skarbu. Pasterz stwierdził, że on również wie o zaginionym hiszpańskim złocie i nie tylko Arnold ustalił, gdzie mógł się znajdować skarb. W Meksyku historia skarbu nie była tajemnicą. Pewni księża znają to miejsce, a on sam wiedział o skarbie więcej od Arnolda. Podobno wyznał Arnoldowi coś jeszcze. Meksykanin umiał odczytać mapę. Arnold pokazał pasterzowi mapę, a pasterz odczytał ją w sposób, który nigdy nie przyszedł Arnoldowi na myśl. Meksykanin twierdził, że mapa nie zdradza położenia skarbu. Prowadziła do kolejnej mapy wyrytej na kamieniu. Do głazu, który wskaże, gdzie zakopano złoto. Kamień można rozpoznać po specyficznym symbolu. Meksykański pasterz podkreślił, że muszą znaleźć literę H, która miała kluczowe znaczenie dla rozwiązania zagadki. That needs to be found, which is the clue to solving the mystery. That immediately strikes Arnold's interest and excitement. Odkrycie rozpaliło ciekawość Arnolda. Uznał, że teraz naprawdę może znaleźć skarb. I may have a real chance on finding this treasure. Wszystko było jasne. Odnalezienie kamienia z wyrytą literą H zbliżyłoby Arnolda do zaginionego złota. Meksykanin wskazał ludziom Arnolda inny rejon poszukiwań. Zaczęto przebijać się przez twardą teksańską ziemię. Wkrótce pierwsza łopata uderzyła o kamień. Arnold usunął kurz i delikatnie podniósł mały, płaski kamień. Pod nim znajdowały się trzy miedziane ozdoby. Pierwsza miała kształt sztyletu, druga dziwnego klucza, a trzecia prostokąta z nacięciami po bokach. Arnold nie rozumiał znaczenia obiektów.
Łowca skarbów usunął kolejną warstwę ziemi i znalazł tam jeszcze artefakt niepodobny do niczego, co dotychczas widział. Kamień pokryty rzymskimi cyframi, liczbami i hiszpańskimi napisami. Świadkowie twierdzili, że to najpiękniej zdobiony kamień, jaki kiedykolwiek widzieli. Na środku wyryto koncentryczne kręgi, a z jednej strony staromodnie zdobioną literę H, tak jak mówił Meksykanin. Żaden członek ekipy Arnolda nie widział niczego podobnego. Piękne, koncentryczne linie i różne symbole. To musiał być piękny widok. Ze względu na oryginalny wzór, znalezisko nazwano pajęczym kamieniem. Nie zawierał ono wskazówek dotyczących twórcy ani okresu, w którym go zakopano. Ale Dave Arnold wierzył, że nowe odkrycie doprowadzi go do ukrytego hiszpańskiego skarbu. To był promyk nadziei, wielkie odkrycie. Nic dziwnego, że Arnold się cieszył. Myślał, że jest o krok od znalezienia skarbu. Znowu jednak musiał zmierzyć się z tym samym problemem. Ani Arnold, ani dr Terrell nie umieli odczytać hieroglifów wyrytych na kamieniu. Poprosili więc Meksykanina o pomoc. Pasterz przestudiował tajemnicze znaki z pojęczego kamienia i wygłosił dziwną przepowiednię. Drużyna Arnolda odkopie kamień. Pod nim odkryje ludzkie szczątki. W pobliżu znajdą też kość wielkiego zwierzęcia i wiele różnych artefaktów. Arnold nie mógł się doczekać nowego odkrycia. Co prawda nie był to skarb, ale nie pomniejszało to jego entuzjazmu. Arnold, przekonany, że wskazówki wiążą się z hiszpańskim złotem, natychmiast zaczął kopać. Kolejny raz łopata jednego z nich uderzyła o skałę. Po podniesieniu głazu dokonali potwornego odkrycia. Znaleźli okropnie śmierdzące zwłoki. Oczywiście zastanawiali się, co to znaczy. Meksykanin powiedział, że zwłoki należały do indiańskich niewolników, których duchy strzegą bajecznego skarbu. Ale nie było to jedyne odkrycie. 19 kroków dalej wykopano wielką kość prehistorycznego zwierzęcia, a obok niej srebrne epolety od munduru hiszpańskiego oficera. Dokładnie tak, jak przepowiedział Meksykanin. Tym sposobem dokonali weryfikacji mapy, bo jeśli wskazówki, które odczytał dla nich Meksykanin, były prawdziwe, to znaczy, że skarb też był gdzieś tutaj. Arnold nalegał, żeby Meksykanin zdradził im więcej informacji. Gdzie ukryto skarb? Pasterz jeszcze raz przyjrzał się tajemniczym znakom z pajęczego kamienia i powiedział, że jeden z nich symbolizuje małe wzgórze. W nim mógł się znajdować skarb.
Arnold był niezwykle podekscytowany. Stwierdził: teraz albo nigdy. Na pewno znajdziemy ten skarb. Ludzie Arnolda podwoili wysiłki. Zaczęli niwelować wzgórze, zdejmując kolejne warstwy teksańskiej ziemi. Prawie udało mu się wyrównać cały obszar zwany wzgórzem pajęczego kamienia. Ale nie wszystkim podobały się metody Arnolda. Stosunki między nim a meksykańskim pasterzem stawały się coraz gorsze. Podobno pasterz był oburzony rozkopywaniem wzgórza. Uważał, że te tajemnice można rozwiązać tylko za pomocą metod archeologicznych, czyli stopniowo odsłaniając kolejne warstwy. Atmosfera w obozie zmieniła się z naiwnego optymizmu w głęboką nieufność. Arnold i jego ludzie traktowali Meksykanina coraz bardziej podejrzliwie. Dave Arnold oraz inni poszukiwacze nie ufali słowom Meksykanina. Obawiali się, że celowo odciąga ich od miejsca, w którym znajdował się skarb. Niektórzy koledzy Arnolda podejrzewali go o próbę zagarnięcia skarbu. Ale zanim doszło do konfrontacji, Meksykanin zniknął. Dokąd się udał i dlaczego odszedł, tego nie wiedział nikt. Arnold cieszył się z takiego rozwiązania i nie tęsknił za pasterzem. Następnego dnia jeden poszukiwacz dokonał dziwnego odkrycia. Przyglądał się miejscu, w którym kopali poprzedniego wieczora i nagle zauważył odciski naczyń. To oznaczyło, że niedawno usunięto stąd jakieś naczynie. Czy w środku było złoto, którego tak wytrwale szukali? Arnold i jego ludzie pewnie sądzili, że zabrano coś bardzo cennego. Na pewno chcieli odzyskać brakujący materiał. W historii poszukiwaczy hiszpańskiego złota zaczął się mroczny rozdział. Wkrótce po zniknięciu Meksykanina ludzie Arnolda znaleźli ludzkie zwłoki. Ciało w stanie daleko posuniętego rozkładu leżało po drugiej stronie rzeki, niedaleko od miejsca wykopalisk. Obok niego znaleziono ciężkie miedziane naczynia. Arnold uznał, że to meksykański pasterz. Kształt naczyń pasował do odcisków w glinie. Ale obydwa były puste. Ludzie Arnolda zaczęli się zastanawiać. Co się stało z ich zawartością? Kto ją zabrał? Nadchodziły ich wątpliwości. A może Arnold maczał w tym palce? Nie wiadomo. Nie mogli mu tego udowodnić, ale mogło tak być. Nie udało się rozwiązać zagadki znalezionych na brzegu zwłok. Ale jedno było pewne. Arnold uważał, że większość skarbu nadal znajdowała się pod ziemią. Jednak bez pomocy pasterza nie umiał odcyfrować dalszych fragmentów pajęczego kamienia.
Po pewnym czasie poszukiwania zostały zakończone. Farmerzy i rancerzy zaniedbali swoje pola i stada. Po kolei wracali do domów. Wydawało się, że to koniec dalszych poszukiwań. Łowca skarbów jeszcze przez jakiś czas próbował rozwiązać zagadkę pajęczego kamienia i metalowych artefaktów, a potem zniknął. Ale Dave Arnold nie przestał wierzyć w waśniowe hiszpańskie złoto. W 1905 roku znowu się pojawił. 112 km na południowy wschód od rzeki Brazos, w pobliżu niewielkiej osady Clyde na ranczu Johna i Lucretii Sembrickich. Sembriccy, niemieccy osadnicy, prowadzili gospodarstwo rolne w hrabstwie Callahan. Uprawiali bawełnę albo zboże lub warzywa. Pewnie mieli trochę kur i świń. Byli skromnymi, ubogimi i ciężko pracującymi farmerami. Sembriccy ugościli Arnolda na swojej farmie. Podczas obiadu wywiązała się żywa dyskusja. Arnold bardzo zręcznie kluczył wokół różnych dziwnych tematów. Nie wiemy, jak to zrobił, ale zdaje się, że ten człowiek był mistrzem konwersacji. Sembriccy nie wiedzieli, że Arnold próbuje wyciągnąć od nich informacje. Szukał dwóch obiektów z mapy na owczej skórze, czyli dwóch splecionych sosen i stosu skał. Podejrzewał, że znajdują się one na farmie Sembrickich i że są one kluczem do rozwiązania zagadki hiszpańskiego skarbu. Zadawał pytania. Widzieliście w pobliżu coś dziwnego, na przykład dwa splątane drzewa? Pani Sembricka odpowiedziała: tak, rosną w południowej części rancha. Dave Arnold bardzo się ucieszył, a oni razem z nim. Wkrótce potem Dave Arnold znalazł dwa splecione drzewa i stos kamieni. Podobno natychmiast zaczął kopać. Po południu dokonał kolejnego odkrycia. Niezidentyfikowany obiekt zakopany na głębokości kilku centymetrów. Pobiegł tak szybko, jak mógł, do Sembrickich. Powiedział im, że znalazł coś i poprosił o pomoc przy kopaniu. John Sembricki i Arnold wyciągnęli obiekt. Był to kolejny pajęczy kamień. Z jednej strony wyryto dziwne, ukośne rowki i kwadratowe ramki, a obok nich cyfry, litery i tajemnicze symbole. Z drugiej strony wyryto cztery koncentryczne kręgi. Kamień był bardzo podobny do kamienia znalezionego kilka lat wcześniej nad rzeką Brazos. Ale zbieg okoliczności. Tylko czy na pewno? Może obydwa kamienie były ze sobą powiązane? Różne myśli kłębiły się w głowie Arnolda.
Wieczorem Arnold zdradził Sembrickim teorię dotyczącą kamienia. Rodzina z ogromną ciekawością słuchała, jak Arnold opowiadał o tym, czego szuka, czym jest ten kamień i co znaczą wyryte na nim znaki. Dopiero teraz Arnold wyjawił, czego szukał przez ostatnie 4 lata. Kamień był mapą prowadzącą do podziemnego miasta wypełnionego sztabami złota. Szukał hiszpańskich sztab złota o wartości 60 milionów dolarów. Podobno gdzieś w tej okolicy znajdowało się zasypane hiszpańskie miasto. Hiszpanie zostawili wielki skarb, musieli uciekać przed atakami Indian. 60 milionów z 1905 roku to 1,5 miliarda dzisiejszych dolarów. Arnold twierdził, że do miasta można się dostać za pomocą ukrytego tunelu. Jeśli znajdą wejście, to znajdą też skarb. Sembriccy, zachwyceni jego powieścią, udzielili zgody na prowadzenie wykopalisk. Albo go przekonał, albo pokazał Johnowi Sembrickiemu coś sugestywnego. Farmer bowiem porzucił farmę i zaczął kopać. Kiedy ludzie usłyszą, że istnieje szansa na znalezienie dużej ilości złota, to większość z nich chętnie pomaga w poszukiwaniach. Arnold jednak nie powiedział Sembrickim wszystkiego. Zataił przed nimi wcześniejszą, nieudaną próbę znalezienia skarbu. Nie wspomniał o odkryciu pierwszego pajęczego kamienia, ani o tajemniczej śmierci meksykańskiego pasterza. Arnold był mistrzem manipulacji. Wiedział, że Sembriccy z trudem walczą o przetrwanie i wykorzystał ich biedę, a małżeństwo rolników wpadło w jego sidła. Wykopaliska na farmie Sembrickich zaczęły się w połowie 1905 roku. Wkrótce Arnold odkrył tajemnicze artefakty. Dziwne miedziane obiekty o kształcie sztyletów i koron. Były bardzo podobne do tych znalezionych nad rzeką Brazos. Nie wiadomo, czy Arnold rozumiał ich znaczenie. Ale był przekonany, że zbliża się do podziemnego miasta. Niedługo później dokonał zdumiewającego odkrycia. Tuż pod wierzchnią warstwą ziemi trafił na ceglaną konstrukcję. Dave Arnold wierzył, że to wejście do tajnego tunelu prowadzącego do specjalnego skarbca, w którym złożono sztaby złota. Arnold był pewny, że wkrótce zostanie bogaczem. Poprosił więc dawnego wspólnika, Cabela Terrella, o sfinansowanie wykopalisk na pełną skalę. Farmaceuta zainwestował w projekt własne fundusze. Arnold wynajął miejscowych osiłków do przerzucenia kilku ton ziemi i odkopania podziemnego skarbca. A oni zaczęli demolować farmę Sembrickich. Farma wyglądała, jakby padła ofiarą plagi gigantycznych kretów. Kopano wszędzie tam, gdzie Arnold uznał, że można coś znaleźć.
Wykopaliska prowadzono w zabójczym tempie. Nawet mimo tego, że do tuneli lała się woda. Clyde, zwierciadło wód gruntowych, znajduje się na głębokości 9 metrów. Dlatego woda zalewała tunele, a oni nie mieli sprzętu do nurkowania. Ale Arnold się nie poddawał. Kazał kopać na terenie całej farmy w nadziei na znalezienie podziemnego miasta. Arnold strzelał na oślep. Nie umiał znaleźć wejścia, którego szukał. Jesienią 1905 roku farma Sembrickich przypominała pole bitwy, poszatkowane górami urobku i zalanymi szybami. Były tam doły, wykopy, chodniki oraz wielkie stosy ziemi wykopanej rękoma, łopatami, kilofami i chciwością. Ale nadal nie trafili na ślad podziemnego miasta i hiszpańskiego skarbu. Dave Arnold łatwo się nie poddawał. Uciekł się do niecodziennego rozwiązania. Zatrudnił meksykańskiego jasnowidza. Nie sądzę, żeby Dave Arnold często korzystał z usług jasnowidzów. Po prostu tonący brzytwy się chwyta. A w tych czasach powszechnie wierzono w zjawiska nadprzyrodzone. Jasnowidzenie traktowano jako dar. Do jasnowidzów zwracano się z prośbą o odnalezienie zagubionych rzeczy. Jasnowidz skontaktował się z tajemniczym kamieniem. Był przerażony tym, co zobaczył. Ostrzegł Arnolda, że zguba czeka każdego, kto szuka skarbu. Rzucono bowiem na niego straszliwą klątwę. Zostaw go, ten skarb to tylko kłopoty. Ale Arnold nie chciał słuchać. Arnold zapewne nie uwierzył ostrzeżeniu przed klątwą. Wtedy jednak sprawy zaczęły iść w złym kierunku. Najpierw Arnold pokłócił się z Johnem Sembrickim. Dave Arnold lubił jego żonę. Oboje spędzali ze sobą dużo czasu. Arnold miał w sobie magnetyzm. John Sembricki był zazdrosny. Nawet oskarżył Arnolda o romans z jego żoną. Później już było tylko gorzej. Do tego dr Terrell niepokoił się coraz wyższymi kosztami wykopalisk. Atmosfera na farmie stawała się coraz bardziej napięta. Arnold kłócił się ze swoimi wspólnikami, aż wreszcie zaczął nosić przy sobie broń. Dave Arnold spał z rewolwerem. Nosił go przy sobie w dzień, a kiedy przychodzi się do pracy z bronią, mogą pojawić się problemy.
rozwiewało się marzenie Arnolda o znalezieniu hiszpańskiego skarbu. Poszukiwania na farmie Sembrickich w Clyde zostały przerwane. Arnold zabrał kamienną mapę oraz miedziane artefakty wykopane na działce i odjechał. Podobno oddał je na przechowanie Claybowi Terrellowi z Haskell. Następnie zniknął po raz drugi. Dave Arnold był zdruzgotany wydarzeniami z Clyde, ale ten człowiek się nie poddawał. W 1909 roku Dave Arnold i Caleb Terrell pojawili się po raz trzeci. 112 kilometrów na północny zachód od Clyde, nieopodal osady Rotan, w hrabstwie Fisher. Znowu szukali skarbu. On nigdy nie godził się z porażką. Nawet nie rozważał kapitulacji. Podobnie jak nad rzeką Brazos i w Clyde, tak i tym razem najpewniej znaleźli miejsce zaszyfrowanej mapy Arnolda. Nie znamy szczegółów wykopalisk w Rotan, poza tym, że pewnego popołudnia w pobliżu strumienia Arnold znalazł trzeci pajęczy kamień. Jedną stronę pokrywały koncentryczne kręgi, drugą nieregularne znaki przecięte przez dwie równoległe linie. Kręgi i piktogramy były podobne do znaków z dwóch poprzednich kamieni. Arnold nie miał pojęcia, co one znaczą. Część symboli się powtarzała, ale niektóre były zupełnie nowe. Nie umiał ich odczytać. W tej sytuacji był zdany wyłącznie na siebie. Nikt nie umiał mu pomóc. Nikt nie powiedział, gdzie kopać. Kolejny raz Dave Arnold znalazł się w kropce. Ale to nie koniec nieszczęść, które od początku prześladowały poszukiwaczy hiszpańskiego skarbu. W październiku 1908 roku dr Caleb Terrell ogłosił bankructwo. Finansowanie wykopalisk Arnolda zrujnowało jego majątek i zniszczyło mu życie. 7 maja 1909 roku spłonęła jego apteka w Haskell. Terrell nie wiedział o pożarze, bo zmarł tej samej nocy. Klątwa się wypełniła. W aptece znajdowały się dwa kamienie i metalowe artefakty znalezione w Brazos i w Clyde. Wszystko uległo zniszczeniu. Taki był koniec tej historii. Wszystko spłonęło w pożarze. Pożar apteki Terrella oznaczał koniec poszukiwań. Jeśli kiedykolwiek Arnold wierzył w klątwę, to na pewno właśnie wtedy. Niewiele wiadomo o dalszych poszukiwaniach Arnolda. Prawdopodobnie wciąż starał się znaleźć skarb, ale ostatecznie poniósł porażkę.
Arnold zmarł w 1911 roku. Czy jego wysiłki od początku były stratą czasu? Czy hiszpański skarb istniał naprawdę? Odpowiedzi mogą dostarczyć obiekty, które udało mu się odkopać. Znalazł ślady wytapiania miedzi, elementy munduru hiszpańskiego oficera i prawdopodobnie fragmenty budynku. Dla części historyków wnioski są oczywiste. Prawdopodobnie były to zapomniane hiszpańskie kopalnie z początku XIX wieku. Górnicy szukali miedzi i ołowiu. Z ołowiu wytapiano kule, a z miedzi robiono naczynia. Kamienne mapy prawdopodobnie prowadziły do tych kopalni. Zgodnie z tą teorią, kamienne mapy stworzyli Hiszpanie, żeby któregoś dnia odzyskać cenne złoża. Wówczas skarbem nie byłyby stosy złotych sztab, tylko miedź i ołów. Ale inni historycy uważają, że tajemnicze kamienie Dave'a Arnolda prowadziły do znacznie cenniejszego skarbu. Skarb na pewno istniał. Nie trudzono by się tak bez ważnego powodu. Po co tworzyć skomplikowane mapy prowadzące do zwykłych kopalni? Nie ma dymu bez ognia. Jeśli legendarny hiszpański skarb istniał naprawdę, to nadal można go odnaleźć. Pajęczy kamień, znaleziony przez Arnolda w pobliżu Rotan, zachował się do dziś, a wraz z nim dokładne szkice dwóch pozostałych kamieni. Któregoś dnia mogą one doprowadzić do skarbca szczęśliwego poszukiwacza. Według mnie na pewno coś tam jest. Nie wiem, czy to złote i srebrne sztaby ukryte w jaskiniach, ale na pewno jakieś miejsca archeologiczne, zapewne hiszpańskie, które czekają na odkrycie. Do tego czasu pojęcie kamienie będą uwodzić kolejne pokolenia poszukiwaczy skarbów. Legendy o skarbach nigdy nie umierają. Zawsze coś podtrzymuje je przy życiu. Pajęcze kamienie i związane z nimi mapy są poza naszym zasięgiem. I dlatego tajemnica wciąż żyje. Wersja polska SDI Media Polska. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Mateusz Drosta.